Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Anko Mitarashi. Zapraszam. Imię Anko pochodzi od pasty ze słodkiej czerwonej fasoli, która jest używana w popularnych japońskich słodyczach, takich jak Dango, a jej nazwisko Mitarashi pochodzi od syropu Mitarashi, który często dodaje się do Dango właśnie. W wywiadzie z 2003 Kishimoto stwierdził, że Anko była jego ulubioną postacią kobiecą ze względu na jej związek z Orochimaru. Urodziła się 24 października, a jej grupa krwi to A. W pierwszym Naruto miała 167 cm wzrostu i ważyła 46 kg, przy czym miała 24 lata, a w Shippudenie już 28 lat. Jej hobby to prowadzenie ceremonii parzenia herbaty. Według databooków chciałaby walczyć z Orochimaru. Opanowała zaledwie jedną podstawową naturę czakry, ognia, a także dodatkowo uwolnienie yin. Co ciekawe, jej ulubione jedzenie pokrywa się z jej imieniem, ponieważ najbardziej lubi zupę z czerwonej fasoli i dango, a najmniej lubi pikantne potrawy. Ukończyła akademię w wieku 10 lat, a chuninem została w wieku 12. W 444 odcinku Naruto Shippuden, choć to tylko filler, Anko była częścią korzenia i jedną z najlepszych członkiń tej organizacji wraz z Yugao Uzuki, Hayate Gekko i Saiem. Nosiła tam bardzo ciekawą czarno-białą maskę i strój składający się z jej bazowego wyglądu i wyglądu Anbu. Wykonała aż 647 oficjalnych misji, 72 rangi D, 86 rangi C, 398 rangi B, 89 rangi A oraz 2 rangi S. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!